Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej. Mówił do nich: napisane jest, mój dom będzie domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców. I nauczał codziennie w świątyni. Lecz arcykapłani i uczeni w piśmie oraz przywódcy ludu czyhali na jego życie. Tylko nie wiedzieli, co by mogli uczynić. Cały lud bowiem słuchał go z zapartym tchem. Oburzenie Jezusa odnosi się do tych, którzy zmieniają przeznaczenie miejsca świętego. W takim miejscu niemożliwe było spotkanie człowieka z Bogiem. Tam był harmider, tam było kupczenie, tam były zwierzęta. Jezus jest oburzony stanem świątyni, jaki zastał. Gdy w sercu człowieka zamieszkuje grzech, staje się ono jaskinią zbójców. Przestaje pełnić to, do czego człowiek jest powołany i przeznaczony. Ludzkie życie powinno być przeniknięte tęsknotą za Bogiem, Jego sprawiedliwością, pokojem, błogosławieństwem. Grzech niszczy tęsknotę i wypędza człowieka ze świątyni. Zobaczmy, jak wiele jest osób, które grzesząc nie chcą przyjść na Eucharystię. Mówią, jestem katolikiem, ale nie uczestniczą w niedzielnej mszy świętej. Jestem ochrzczony, ale nie przyjmują komunii świętej. Są ochrzczeni, ale nie zmierzają drogą prowadzącą do nieba. Bo przecież ci, którzy przyjmują ciało i krew pańską, noszą w sobie życie wieczne. Grzech niszczy tęsknotę i wypędza człowieka ze świątyni. Mieszka on niejako poza swoim sercem. Odchodzi od tej wrażliwości, którą wytworzyło w nim Słowo Boże. Gdy człowiek w swoim sercu nie spotyka się z Bogiem, on nie wie, co jest sprawiedliwe, a nawet to możemy powiedzieć, zanika w nim miłosierdzie. Człowiek, który nie spotyka się z Bogiem, on sam nie przyjmuje miłosierdzia, którego bardzo potrzebuje, ale też nie okazuje tego miłosierdzia, czyli współczucia, litości, zrozumienia innym. Człowiek jest świątynią Boga, jeśli stawia w sobie wymagania w sferze moralnej, w sferze etycznej. Przyznam, że przeraża mnie to, jak te panie w tych marszach uczestniczące mówią, jesteśmy katoliczkami ochrzczonymi, ale jesteśmy za aborcją. Za aborcją może być tylko diabeł. Tylko diabeł, nie człowiek. Życie człowieka z Bogiem jest naznaczone odczuwaniem pokoju, bez względu na samopoczucie fizyczne czy psychiczne. I będąc w stanie łaski uświęcającej, człowiek znajduje odpoczynek we wnętrzu świątyni, czyli we własnym sercu. Gdy zaś jego uczynki naznaczone są grzechem, doznaje niepokoju. Czy we mnie jest pokój, czy niepokój? W żadnym innym miejscu człowiek nie znajduje odpoczynku, jak tylko w świątyni Pana.